kiedyś jechałem do domu, do mamy i patrzę w miejscowości Osiek za Szczelcami na zasiewie pszenicy są krzyże. Jeden taki duży zasiany, a pod tym krzyżem zielenieje zasiane serce o podobnej szerokości. Zatrzymuje się, patrzy, co tu jest grane. Oho, pytam ludzi, a mówią, że w latach 70. jeszcze bardzo dużo rolników siejąc zasiewało serca i duże krzyże. I gdy te krzyże wychodziły z ziemi, a potem pierwszy śnieg spadł, to ta zieleń przebijała się tą nadzieją przez ten płaszcz śnieżny. A kiedy potem sarenka na polach podleśnych przebiegła przez ten krzyż, czy jakiś zieleń zaznaczył o swej obecności, to przeuroczo wyglądało. A zanim to jeszcze schodziło, to najpierw to serce schodziło czerwienią trudu śląskiego. Zresztą jak żyto schodzi, to najpierw jest trochę czerwone, zielone i to jest symbol czegoś przeuroczego. I ten Ślązak czuł, że ten zasiew pobłogosławiony przez Boga i starannie zasiany, wrzucony ten zasiew do ziemi, że on musi przynieść plon chleba.